Zobaczcie, są świątynie, które my stawiamy. I Bóg, tak, Bóg w nich mieszka. Dlatego świętujemy pamięć o powstaniu każdej z tych świątyń. Tak jak się cieszymy tą katedrą, tak dzisiaj cieszymy się katedrą biskupa Rzymu. Tak. Jednocześnie może być tak, i o tym dzisiaj nam mówi Słowo, że możemy jakąś świątynię sami budować pół wieku. Jak trzeba, to dłużej będziemy ją stawiać, wznosić, zdobić. Nie? A tę świątynię, którą Bóg stawia, bo Bóg stawia te dwie świątynie, jakimi są człowieczeństwo każdego z nas i wspólnota między nami. Nie? Te świątynie, które Bóg sam stawia dla siebie, potrafimy zniszczyć w jeden moment. Potrafimy je rozwalić w jednej chwili. Nie. Jest w tym jakiś niesłychany paradoks, że będziemy swoje własne świątynie latami stawiać, a jednocześnie przykładać rękę do zniszczenia tych świątyń, które Bóg sam wybiera i sam wznosi.